teraz tak przyuważyłam, bardzo dużo osób jak podchodzi pod tę rotundę, to mówią, że jak tam przyjadą, czy z Anglii, Ameryki, Białystok, czy z Poznania, czy z Gdańska, czy z Krakowa, to właśnie wiedzą o tej rotundzie tylko tyle. Mówią, że po prostu ta rotunda wybuchła. Jak ten błysk Państwo widzą, czy możecie Państwo sobie wyobrazić, albo jak bomba, albo jak wybuch jest. Jest taki błysk, to są dziesiątki części sekundy i człowieka nie ma, no około 5, 10, 49, tak? Jest tam napisane. Także widzicie Państwo, zawsze goście. Jak ktoś tak przyjedzie do Warszawy, to tylko tyle wie. I mówią, że rotunda wybuchła. A tak to tutaj żebracy kaszlą sami swoi siema. Mówią co? Mówią no, mówią kto? I pokaz mody mają na mszach i po prostu pokasują, pochrunkują, pobrechują, pokasują, czy dobrze, czy źle, mówią, że im dobrze, czyli że są chorzy, czy zdrowi, to ciągle kaszlą, no bo ciągle coś przymilają się, tak, to jest ich taki sposób na przymilanie się do kogoś, gdy się tak zwracają, to i mówi coś tam, wiesz. A tak to wiecie Państwo, tych oszustw to nie brakuje tutaj, bo największym oszustwem wszechczasów to jest usunięcie imienia Bożego Jahwe z Biblii, tetragram święty, JHWH. No imię Boże to wiemy, co znaczy. Ten, który powoduje, że się staje, będę, kim będę, stanę się, jakim się stanę, kim zechcę się stanę. Tak w czasie przyszłym to brzmi, prawda, w sensie fenomenologicznym, w sensie stawania się, że rzeczywiście ten Bóg to jest kimś, który jeszcze coś dla Twojego dobra ma na celu uczynić, zamiar zrobić. Pomimo, że ludzie, no wiecie Państwo, w ogóle, no to są te dziady mickiewiczowskie i dopiero dzisiaj programy, czy to program pierwszy był od samego rana i mówią, że teraz ta mysia linia idzie, papieska mysia linia, że jak ktoś będzie postępował nie po linii mysiej, patrzcie, że to wymyśliła ta polonistka 82-letnia, nasza Halina, ale ona rzeczywiście mówi, że słyszałam w telewizji i to wiem, że jak ktoś będzie nie po linii mysiej, tej papieskiej, no to wszystko będzie won. Teraz nawet już ta konferencja o Janie Husie, o spaleniu Jana Husa, to też była jako ostatnia. Przepraszam bardzo, profesorki przyjechały, prawda, profesorzy duże pieniądze zarobili i ludzi prawie nie było. Był obiad zafundowany przez ambasadę czeską, proszę Państwa. Ludzi prawie nie było i dla kogo to wszystko? Sami dla siebie i dla potomności, tak? Żeby tam naprawdę nikogo nie było, żeby się wszyscy ludzie dogadali, to im byłoby łyso, bo profesorzy dla profesorów, prawda? Ciołki dla ciołków, kołki rozporowe dla kołków rozporowych. Takie to durne, że nawet ani jeden nie miał przy sobie Biblii, a to trzeba było pokazać Biblię, chociaż mieć ją przy sobie, chociaż jeden werset przeczytać, skoro Hus cytował Biblię, prawda? A to ateiści, którzy nie mają swobody mowy, swobody wymowy, mówią o tym, że Hus Biblię czytał, za Biblię to oddał życie, no bo tam chodziło też o nie tyle o to, że tetragram wyrzucono z Biblii, ale że wyrzucono drugie przekazanie, które zabraniało bałwochwalstwa. No i Kościół katolicki ze złości spalił. Ciebie też mogą tutaj prześladować, nie muszą palić, bo za morderstwo to wiadomo co jest, ale to wtedy były inne czasy, nawet powiedzieli, że w te rejony południowe niepotrzebnie Hus pojechał i tam go spalili, tak to by może na niego się nie rzucili, ale rzeczywiście może niektóre te rewiry, takie jak tutaj Warszawa, są dość niebezpieczne, skoro nawet w Parku Skaryszewskim jak ludzi mordują, to też nie za bardzo to w gazetach jest, jak ktoś tak bardzo dokładnie czyta, to sobie przeczyta. Także wiecie Państwo, myśmy nie tyle dokładnie na tej konferencji wszystkiego słuchali, bo przecież nie na całym programie byliśmy, ale bardzo dużo na temat Jana Husa było powiedziane i ci profesorowie, którzy tak no, opłaceni zostali, tak jakby to widać, chcieli ten Kościół katolicki skrytykować, tak podejść w celu, ja wiem, czy to wyniszczenia, czy jak, ale wiecie Państwo,
linia jest mysia i będą teraz odcinać, bo tutaj nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy w Warszawie. I więc nawet sama oto do Białegostoku pojechał, do Anglo-Ameryki, Białystok. No najpierw, jeżeli skręci w prawo, to przez lotnisko i zabiera na lotnisku i tu spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina, albo po prostu od razu jak w lewo, to przez część wschodnią Warszawy dwumilionowej i 3/4 przez szwedzką, przez Marki. Pojedzie żółty bus do Anglo-Ameryki, Białystok. I tam są dopiero ludzie, którzy są prawosławni, którzy są dobrzy, którzy są mili, którzy już nawet nie chcą przyjeżdżać tutaj, proszę Państwa, do Warszawy. Tak, skręca on w lewo, czyli już jedzie do Anglo-Ameryki, Białystok. Nie chcą przyjeżdżać tutaj do katolickiej Warszawy, bo ta Warszawa niby moherowa, ale tak naprawdę to oni tak kaszlą i tylko żebrzą. Nokają, mówią co, a o Biblii pojęcia nie ma. No to przecież dlatego mówią tak no. Mówią co, mówią kto. U nich się nic nie zmienia, są niereformowalni, bo u Świadków Jehowy jest szkoła teokratyczna. Co Świadkowie Jehowy mówili dziś, to mówią jutro co innego, w sensie lepiej, że wydają świadectwo. Są bardzo cierpliwi, dużo psychologii, dużo filozofii, dużo wiedzy o człowieku, no i oczywiście o tym, co Bóg ma zamiar uczynić tutaj na ziemi, no bo oni się wszyscy do nieba się wybierają, chcąc Boga Jahwe jakby wykiwać, wszczepiwszy naukę fałszywą o nieśmiertelności duszy ludzkiej, no i więc te piekła też w średniowieczu. Straszne rzeczy. To już na ziemi Blachusa zrobili straszne piekło, no a ze złości, ze chciwości, bo to dziesięcina, danina księża zbierali, czyli to byli ci właśnie faryzeusze, saduceusze z czasów jeszcze Jezusa pierwszego wieku, a oni ten system tak się zlał dokładnie, że proszę Państwa, no ci, te klechy dzisiejsze XIX-XX wieku, XXI wieku robią dokładnie to, co Żydki robiły kiedyś, które, no, Jezusa Chrystusa zabiły, wiary w sobie już wcale nie miały, bo gdyby to oni czytali Pismo Święte, to by wiedzieli, że to był ten, który miał przyjść po 300, choćby 12 proroctwach, przecież mogli więcej tych proroctw z Biblii wyczytać, ale przecież czytali, ale no właśnie, co czytali, a co dzisiaj czytają, też czytają brewiarze, książeczka do nabożeństwa, bramo z Kości Słoniowej, módl się za nami, no to masz wielkości, czyli że ten hotel Nowotel i te wieżowce, które dzisiaj w slajdach pokazujemy, też są wielkie i to dla nich tu w Warszawie, co tak kaszlą, pochrumkują w Żebracznicy Wielkiej, to jest właśnie brama z Kości Słoniowej, coś wielkiego, no bo Bóg Jahwe dla nich widocznie nie jest czymś wielkim, skoro już nie widzą, nie wiedzą, że taki Bóg Jahwe był. No bo jak usłyszą cokolwiek, Jahwe, Jehowa, Jehowa, to po prostu się wściekają. Tak się wściekają, że po prostu mogliby sami nawet pojechać gdzieś, polecieć nawet na Filipiny i rzucić się na krzyż.